Otwieram 13. posiedzenie Rady Gminy Białopodlaska 8. kadencji w Cicibrze, gdzie gościmy dzisiaj w Szkole Podstawowej w Cicibrze. Przedstawię proponowany porządek posiedzenia. Na wstępie, zanim jeszcze przedstawię proponowany porządek posiedzenia, chciałbym przywitać naszych gości, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Witam serdecznie pana dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białej Podlaskiej, pana Henryka Gmitruczuka. Witam panią Magdalenę Us z Wody Polskie. Witam serdecznie wójta z kierownictwem urzędu. Witam serdecznie koleżanki, kolegów radnych. Witam serdecznie panie i panów sołtysów. Witamy serdecznie media przybyły na dzisiejszą sesję. Radio Biper, Biała 24, Wiadomości Gminne. Witam pana mecenasa. Witam radnych powiatowych przybyłych na dzisiejszą sesję. I chyba wszystkich przywitałem. Radio Podlasia, przepraszam. Witamy serdecznie. Przedstawię proponowany porządek posiedzenia. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji, omówienie rządowego projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, stop suszy. Punkt 5. Omówienie nowych zasad odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 roku. Punkt 6. Zapoznanie sołtysów z uchwałami budżetowymi na rok 2020. Punkt 7. Informacja z działalności wójta w okresie między sesjami. Punkt 8. Informacja o sposobie załatwiania interpelacji radnych. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie. I to będą pierwsza. Regulaminu utrzymania porządku czystości w gminie. Druga. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w mieszkaniach chronionych. Trzeci. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP. I czwarta. Wyrażenie zgody na udzielenie niepublicznej szkole podstawowej w Dokudowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Nasza Szkoła. Dziesiąty. Interpelacje, zapytanie radnych i sołtysów, wolne wnioski, informacje, zamknięcie obrad. I na końcu będzie krótki występ noworoczny zespołu Zorza. Prawomocność mamy, jednej osoby nam brakuje. Ustalenie porządku obrad. Czy są jakieś jeszcze propozycje do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Porządek został przyjęty. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Wniosków nie było. Omówienie rządowego projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, stop suszy. Poproszę pana Henryka Gmitruczuka. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Zadanie mam niebagatelne, bowiem projekt programu planu przeciwdziałania skutkom suszy nie za bardzo obszerny, ale można go w różny sposób komentować, rozbudowywać. Dlatego tak się przed chwilą zastanawiałem, jakie elementy planu tego przedstawić i myślę, że najwłaściwiej będzie, jeżeli dotknę tylko tych problemów czy elementów tego planu, które dotyczą naszego regionu, czyli powiatu bialsko-podlaskiego, który znajduje się w obszarze działania nadzoru wodnego w Białej Podlaskiej, który jest jednostką Wód Polskich. Najniższą, ale można powiedzieć, że najważniejszą, dlatego że
utworzony jest w celu przybliżenia go do ludności i do rozpatrywania najbardziej pilnych, szybkich, jednocześnie nie za bardzo skomplikowanych spraw. Wracając do sedna sprawy, czyli przedmiotu zagadnienia i sprawy, dla której zostałem przez pana wójta i przewodniczącego rady poproszony, chcę powiedzieć, że problem suszy i przeciwdziałania skutkom suszy nie powstał w wyniku zdarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym i rok wcześniej w sposób tak bardzo jaskrawy. Susze czy okresy suszy zdarzały się również w okresach wcześniejszych, tak samo jak srogie zimy czy zimy łagodne. Pamiętamy zimy z lat 60., może nie wszyscy, ale spora grupa ludzi na pewno, tak jak obserwuję państwa. Również zastanawiamy się nad ewenementem tej zimy, czy i zimy właśnie zeszłorocznej. Właśnie te sprawy, brak opadów w okresie letnim, jak i brak opadów w okresie zimowym, bo zima zeszłoroczna i tegoroczna charakteryzują się bardzo niską ilością opadów. To te działania czy zjawiska przyrodnicze kumulują się i dają się, że tak powiem, we znaki nam, różnym tutaj przedstawicielom zgromadzonym na sali, rolnikom, mieszkańcom, przedsiębiorcom, innym instytucjom jak Lasy Państwowe, szczególnie we znaki. Tak jak powiedziałem, zjawisko nie nowe i działania podejmowane w celu przeciwdziałania tym negatywnym skutkom też są nie nowe. Ten projekt programu wcale nie jest aż taki nowy, dlatego że w poprzednich okresach czy w poprzednich latach, kiedy w miejscu Wód Polskich funkcjonowały wojewódzkie zarządy urządzeń i melioracji wodnych, a wcześniej jeszcze inne struktury, jak również i właściwe jednostki samorządowe, w szczególności urzędy marszałkowskie, przygotowywały stosowne programy, które wynikały generalnie z ustawy Prawo wodne. Poprzednio z ustawy Prawo wodne, która była uchwalona w 2001 roku, w tej chwili projekt planu, o którym zacznę za chwilę mówić, opracowywany, przygotowywany jest przez Wody Polskie w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie artykułu 184 ustawy Prawo wodne. Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy jest jednym z wielu elementów, które jakby koordynują działania różnych instytucji rządowych, samorządowych, jak jednostek do tego celu powołanych. Na przestrzeni ostatniego okresu, no ostatnich lat, obserwując zjawiska, o których przed chwilą powiedziałem, różne instytucje odpowiedzialne za gospodarowanie wodą doszły do wniosku, że w celu należytego skoordynowania tych działań jest powołanie jednej instytucji
w miejsce wielu wcześniej zajmujących się tym zagadnieniem, czyli z zadań, które wcześniej były przypisane i starostwu, i marszałkowi, jak również Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej. Zadania te skumulowano i scedowano do zarządzania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Krótko mówiąc, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma pewną swoją analogię w innej instytucji, jaką są Lasy Państwowe. Tyle można o tym powiedzieć. Natomiast co do samego planu przeciwdziałania, projektu planu, bo to jest nadal projekt, dlatego że on od 15 sierpnia ubiegłego roku do 15 lutego tego roku jest w konsultacjach społecznych. Konieczność tych konsultacji wynika z innej ustawy o informacji o środowisku, ochronie środowiska, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Według tej ustawy projekt planu powinien być konsultowany przez okres 6 miesięcy od chwili przedłożenia go do konsultacji. W zasadzie te konsultacje się kończą. My w zarządzie Zlewni analizujemy ten dokument. Odbyły się w styczniu już dwa spotkania. Trzecie zaplanowane jest na 24 stycznia. Rezultat finalny tych naszych spotkań i uzgodnień, uwag, które wniesiemy do tego projektu, będzie przedstawiony na początku miesiąca lutego tego roku. Tak jak powiedziałem, odnosząc się do elementów tego planu, które dotyczą naszego tutaj regionu, o którym powiedziałem, nie za wiele jest tych elementów. Dlatego, biorąc to pod uwagę, zaczęliśmy jako jednostka Wód Polskich ze swojej strony procedować wniesienie tych uwag. Bo na czym się zaczyna? Co jest z naszego obszaru w tym planie zawarte? W zasadzie dotyczy to południowej i środkowej części województwa lubelskiego, naszego województwa, i ostatnie działania zaplanowane w tym projekcie planu zamykają się na połowie biegu kanału Wieprzna w rejonie miejscowości Kropiwki i dotyczą takiego przedsięwzięcia jak modernizacja, część druga zbiornika Mosty. Pozostała część, a dotyczy to obszaru szczególnie wrażliwego na suszę, czyli od 73 kilometra kanału do 149, czyli do ujścia w Międzyrzecu Podlaskim, w tym projekcie planu nic nie jest wykazane do realizacji. Ten projekt planu jest, ma w założeniu realizację inwestycji na okres najbliższych 6 lat. Takie są jakby założenia każdego planu przeciwdziałania skutkiem suszy, że opracowuje się na 6 lat. Dlaczego mówię, że najbardziej ten obszar jest narażony? Dlatego, że południowa część województwa lubelskiego, począwszy od Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, bardziej na południe jeszcze, i ma większą liczbę opadów, ma większą liczbę zbiorników wodnych, ma większe możliwości retencjonowania wody i te skutki suszy w tamtych obszarach, czego jestem świadkiem, bo sporo podróżuję, bardzo dużo podróżuję, te skutki suszy nie nakładają się tak rażąco jak w naszym
przypadku. W przypadku powiatu bialsko-podlaskiego. Inaczej jest również na północ od Bugu w kierunku województwa podlaskiego i innych, gdzie sama jakby geograficzne ukształtowanie i większa liczba różnych cieków i zbiorników, tak samo również i większa liczba opadów, nie powoduje takich skutków jak u nas, negatywnych. O co nam wobec tego teraz tutaj szczególnie chodzi? Chcemy zaproponować, żeby modernizacja kanału odnośnie którego zamierzenia prowadzone są już działania od dłuższego czasu, bo gdzieś od 2012-2013 roku, dotyczyła również i tego dolnego jego biegu, czyli od 73 do 139 kilometra i również, żeby został zmodernizowany zbiornik Żelizna. Bo czym to będzie skutkować? Jeżeli ten zbiornik, jeżeli ten kanał będzie zmodernizowany, wraz z nim będzie musi być zmodernizowany zbiornik Opole, Podedwórze, różnie tam określają, prawda? Jak również i zbiornik Żelizna. Modernizacja i kanału, i tych zbiorników, a w szczególności zbiorników, zwiększy ich pojemność wodną i umożliwi w przypadku suszy dokonywanie nawodnień poprzez takie rzeki jak rzeka Zielawa, rzeka Danówka, rzeka Rudka, rzeka Białka, rzeka Zielawa ze zbiornika Mosty, obszar Chorodyszcze, inne tam tereny, okolice Wisznic są obszarami dosyć aktywnymi rolniczo, bo też trzeba brać pod uwagę, że mamy jakby różnie ułożoną tą na terenie i powiatu jakby aktywność ludności na wsi. Są wsie naprawdę dynamiczne, są wsie również i które generalnie po prostu, w których demografia w jakiejś tam perspektywie, o ile się nic w tym względzie nie zmieni, doprowadzi do jakby zaniku tych miejscowości. Jaki będzie efekt tych naszych działań? Trudno w tej chwili nam tutaj powiedzieć, dlatego że pierwotnie były przewidziane inwestycje, a które nie znalazły odzwierciedlenia w tym projekcie. Trzeba zaznaczyć, że w tej części kanału, o której mówię i w obszarze działania zbiorników Podedwórze Żelizna, biorąc pod uwagę ich możliwości jakby skomunikowania, trudno to może tak nazwać, ale nawadniania poprzez systemy rzek, o których przed chwilą powiedziałem, dotyczą bardzo dużego obszaru, jeżeli chodzi o powierzchnię liczoną w hektarach, bo o ile sam kanał to zajmuje swoim zasięgiem działania około 1/3 województwa lubelskiego, no to ten obszar, powiedzmy, to gdzieś 1/6 część tegoż województwa, 1/6, 1/7, czyli w skali globalnej dla nawet tego całego zamierzenia gospodarczego, jakim jest podźwignięcie i uplasowanie województwa lubelskiego
z tego ostatniego miejsca zajmowanego na pozycji w, jakby, w ocenie gospodarczej w skali kraju, może to w jakiś sposób niemały wpłynąć potencjalnie na ostateczne jego uplasowanie. W mojej ocenie te działania związane z modernizacją kanału powinny być prowadzone dodatkowo jeszcze nie jako sztuka dla sztuki, żeby ten kanał jakby zmodernizować, zbiorniki powiększyć, prawda, jeżeli chodzi o pojemność ich wodną, bo nie, generalnie nie powiększamy ich powierzchniowo, to takim innym elementem równie ważnym i powinnym być skorelowanym z tym działaniem, powinno być jakieś takie jasne określenie się co do przyszłości tego regionu. Czy to ma być region hodowlany, czy to ma być wszystko w kierunku, powiedzmy, jakiejś takiej restytucji tylko krajobrazowo-przyrodniczej i żeby stworzyć przesłanki do rozwoju turystycznego i tym podobnie. Więc o tych sprawach mówią inne dokumenty strategiczne, takie jak strategia rozwoju województwa lubelskiego, która jest aktualizowana, i program rozwoju przestrzennego województwa lubelskiego, również będący w ocenie społecznej, w konsultacjach. I w tych właśnie dokumentach są jakby te sprawy dostrzeżone, że ten region powinien być regionem rolniczym. W tym obszarze nastawionym głównie na produkcję bydła opasowego i bydła mlecznego, co doskonale pokrywa się jakby z naszymi intencjami, żeby żeby te elementy kanału zostały jak najbardziej tutaj wzięte pod uwagę i podległy wykonaniu na przestrzeni okresu, które przewidziane są w założeniach tego projektu. Nie mówi się tutaj nic o rzece Krznie, ale oceniamy, że generalnie nie ma takiej potrzeby. Dlatego, że na samej Krznie znajduje się jazów dobrze o dobrym stanie technicznym, z wyjątkiem jazu w Malowej Górze, i ostatnie zdarzenia, które miały miejsce w okolicach Malowej Góry, mówię o tym tragicznym wypadku i konieczności naszego tutaj działania, czyli zamknięciu jazu w Kijowcu, dowiodły, że te urządzenia funkcjonują sprawnie i istnieje możliwość podpiętrzenia wody, nawet przy stanie średnim, jaki obecnie jest, bo te stany nie są wysokie, a żeby nawodnić w miarę, jeżeli zaistnieje społeczna potrzeba, okoliczne łąki. Problem tylko w tym, że plan przeciwdziałania skutkom suszy określa działania na rzekach i ciekach, które są w ewidencji Wód Polskich, natomiast w żaden sposób nie odnosi się do melioracji szczegółowych. Melioracje szczegółowe to jest termin z poprzedniej ustawy. W tej chwili ten taki termin nie funkcjonuje nawet w obiegu, w ustawie czy w obiegu, że tak powiem, rzeczowym, poza wyjątkiem, że tak powiem, jakby takim niespecjalistycznym. I tu może być
problem z tym, że na pewno będziemy przygotowani do i zdolni do podpiętrzenia wody w ciekach tych głównych, którymi zarządzamy, o ile nie będzie tragicznie niskich opadów, bo to przecież wszystko zależy od tego, ile posiadamy tej wody generalnie dyspozycyjnej. W tym przypadku chodzi o wodę dyspozycyjną w zakresie wód powierzchniowych. W każdym innym przypadku jestem świadom i mówię, że jesteśmy w stanie niezbędne potrzeby w tym zakresie do instalacji, które w jakimś minimalnym stopniu są przygotowane, tą wodę podpiętrzyć, żeby można było po prostu rolnikom pomóc. W niektórych przypadkach jestem zobligowany również ustaleniami wcześniejszymi. Dotyczy to powiatu radzyńskiego i obszaru miejscowości Osowa, Ostrówki, gdzie właśnie chodzi o zbiornik Żelizna i skierowanie wody do rzeki Białka. Tak jak powiedziałem, tych elementów z tych okolic w projekcie planu przeciwdziałania skutkom suszy nie ma za dużo, jest po prostu nawet i mało, dlatego podjęliśmy się jakby to, o czym powiedziałem, wniesienia uwag, sprecyzowania ich, wniesienia i żeby po prostu w tym planie, który wejdzie w życie w formie rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zostały uwzględnione. Z mojej strony to by było chyba tyle, bo w różne aspekty sprawy poruszyłem, także uważam, że zakończyłem. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania tutaj kolegów? Proszę bardzo, Stefan, tylko proszę podać mikrofon. Panie dyrektorze, przepraszam, panie wójcie, panie przewodniczący, państwo radni, sołtysi, panie dyrektorze. Mam pytanie. Dlaczego do tej pory nie ma informacji w prasie o programie dotyczącym Stop Suszy? Gdyż jest to program 7-letni. W razie braku wniosków przepadną fundusze unijne, które są przeznaczone na te cele. Chodzi mi o to, że no niestety nikt nie będzie czekał, dlatego że to tylko są wnioski składane do 15 lutego. Następne pytanie. Dlaczego przez 2 lata nie było piętrzonych wód, skoro wystąpiły niedobory wód, rzeki były strumieniami, co powoduje stopowienie łąk, jałowienie gleby, wysychanie drzew, po prostu robi się pustynienie gleb, brak wody w studniach, etc., etc. Następne pytanie, ile pracowników ma pan z uprawnieniami budowlanymi i z wykształceniem melioracyjnym? Chodzi mi o to, że ja tu nie widzę żadnych ruchów, żeby się ktoś interesował. Chodzi mi o to, że jeśli ktoś nie ma uprawnień budowlanych, nie może prowadzić przeglądy zbiorników wód i tak dalej. Co za tym idzie, robią to firmy, które na przykład, podam przykład zbiorniku Nielisz, wzięły za taką usługę, przegląd 7-letni, 200 tysięcy złotych. Dlaczego do tej pory nie został powołany pana zastępca do spraw melioracji, 2 lata ostatnie nieobsadzone? Dziękuję. Jeszcze następna sprawa. Dziękuję, panie wójcie, że zwrócił pan uwagę na tak palący problem, czego skutkiem jest dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Tak, witam pana. Szczególnie panie Stefanie, panie radny Śledź. Akurat pan jest mi znany już, prawda, z poprzednich spotkań. Myślę, że odbyły się w takiej atmosferze zrozumienia, prawda?
Pyta pan, dlaczego brak informacji odnośnie planu, projektu planu w mediach, prawda, szczególnie jeżeli chodzi o prasę, tak myślę, bo w telewizji na pewno leciały reklamówki stosowne, prawda, które zostały wytworzone na zlecenie Wód Polskich. Również osoby, które by jakby połknęły haczyk i były zainteresowane tą kwestią, mogą wejść w każdej chwili na stronę Wód Polskich bądź ministerstwo, o którym mówiłem, właściwego do gospodarowania wodą. Na stronie Wód Polskich bardzo dokładnie, w szczegółowości jest przedstawiony ten plan przeciwdziałania razem z załącznikami, wraz z formularzami do wniesienia uwag. Nie ma najmniejszego problemu, żeby z tej możliwości było skorzystać. Oraz jeżeli ktoś nie posiada umiejętności, powiedzmy, że tak powiem, korzystania z mediów, prawda, z internetu, więc też wersja drukowana istnieje, żeby to napisać i przesłać pod właściwy adres. Brak piętrzenia wody. Piętrzenia wody miały miejsce, na pewno nie na rzece Krznie, dlatego że generalnie nie było tutaj takiego zgłoszenia. Pan się zgłosił dopiero w okresie pierwszy raz w miesiącu, gdzieś w wrześniu, przełom sierpnia, wrzesień, kiedy generalnie te kwestie jakby suszy z okresu czerwca i lipca już zostały w jakiś sposób spłaszczone poprzez opady na początku miesiąca sierpnia. Niemniej można powiedzieć, że jeszcze w związku z tym pytaniem i pana jakby oczekiwaniem, pan odpowiem, że potrzeby takiej na dobrą sprawę nie było. Działaliśmy zgodnie również z pewną taką formułą przyjętą w Wodach Polskich, która również wynika z ustawy o ochronie przyrody, żeby koszenia cieków przeprowadzać po 15 sierpnia. Te właśnie niekoszenia, które z jednej strony bulwersować mogą kogoś, nie, albo bulwersowały, one miały swoją tą rolę, że zmniejszał się radykalnie odpływ wody, prawda, z tego obszaru, no po prostu do Bugu i dalej przez Wisłę do morza. Czyli jakiś tam element retencjonowania miał miejsce, chociaż mówię, no niektóre osoby mogą się dziwić, ale to miało swoje również taki aspekt, że taki punkt widzenia czy działania został przyjęty jako jeden z elementów zmniejszania przepływu i odpływu wód z terenów zagrożonych suszą. Ile pracowników z wykształceniem melioracyjnym posiadają Wody Polskie? Mam na uwadze, że pyta pan o zarząd zlewni w Białej Podlaskiej. Posiadamy kilku, proszę pana. Nie wszyscy muszą mieć wykształcenie melioracyjne w tej chwili, chociaż też no, są i pożądane, ale w dużej mierze w tej chwili to prowadzimy inne działania typowo administracyjne, te, które wcześniej wykonywali, te działania, które wcześniej wykonywały starostwa, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych, naliczanie opłat, które wcześniej wykonywały urzędy marszałkowskie. Do tego wykształcenie melioracyjne nie jest potrzebne, wręcz przeciwnie, ekonomiczne, jakieś rachunkowe, księgowe, jak najbardziej, albo prawnicze, jeżeli chodzi o sprawy pozwoleń wodnoprawnych, którymi zajmuje się pani Magdalena Us, która jest kierowniczką tego działu. Mam, pomimo niewielkiej stosunkowo obsady, bo chcę powiedzieć,
że początkowo założenia były takie, żeby wody, żeby zarządy zlewni liczyły 40 do 42 osób. U nas pracują 23 osoby. Doskonale sobie naprawdę nasz zarząd zlewni w Zamościu i w Sokołowie plasują się zawsze przy każdej ocenie, która ma miejsce dwa razy do roku, w pierwszej piątce w skali wszystkich zarządów zlewni, których jest 50 parę. Czyli wypadamy doskonale. Zajmujemy, jeżeli nie jeden do piątego miejsca. To w zależności od okresu. Więc tutaj spisujemy się pierwszorzędnie, jak również i w opłatach. Dlatego, że naprawdę zadłużenia podmiotów z tego tytułu są bardzo symboliczne, wyrażające się w paru tysiącach dosłownie złotych na skalę naliczeń znacznie większą. Zastępca dyrektora. Myślę, że na dzień dzisiejszy to nie jest najistotniejsza sprawa, żeby miał jednego czy dwóch dyrektorów, skoro dajemy sobie sprawę przy jednym. Wie pan, nie, z kolei nie obstaję, jeżeli będą propozycje, nie ukrywam, że były. Natomiast propozycja dla samego faktu, żeby etat zapełnić, to jest za mało. To jest za mało. Oczywiście wszelkie kandydatury konsultowałem stosownie z odpowiednimi, że tak powiem, osobami w jednostkach organizacyjnych wyższego szczebla i doszliśmy do wniosku, że póki daje sobie radę, a ja zasugerowałem, że o ile nie dojdzie do zwiększenia obsady kadrowej zarządu zlewni, to nie ma potrzeby ustanawiania drugiego dyrektora, dlatego że w to miejsce ja wolałbym dwóch, trzech pracowników, żeby inne kwestie zostały, że tak powiem, bardziej efektywnie popchnięte, prawda. Nawet w zakresie bym miał kogoś wysłać do podpiętrzenia, prawda, regulacji stanu wody na takim czy innym cieku. Dziękuję bardzo, bo wydaje mi się, że na wszystkie pana pytania odpowiedziałem. Dziękuję bardzo panu. Proszę bardzo. Szanowny panie dyrektorze, mam tu do pana kilka pytań, niepersonalnych, takich merytorycznych i na pewno wszyscy zechcemy usłyszeć odpowiedź na nie. Mówi pan, że na rzece Krznie wystarczy jazów, bo te, co są, na pewno nam pozwolą spiętrzyć wodę. Otóż powiem panu tak, że jestem radnym trzech miejscowości, Jaźwin, Porosiuk, Słowacinka Nowego i obserwując rzekę Krznę, i tak jak wyglądała w tym roku i w latach poprzednich, to naprawdę nie przypomina ona w ogóle rzeki. I jeżeli niekoszenie ma nam zrekompensować budowę jazów na tej rzece, to naprawdę smutno to wygląda, ta praca Wód Polskich. Jeszcze jedna rzecz. Z tego, co się orientuję, jaz w Czosnówce i kolejny jest na wysokości miejscowości Rogoźnica. Czyli blokując jazd w Czosnówce zalewamy Białą Podlaskę, a nie pola uprawne, łąki i tak dalej. Nie nawadniamy, bo już wielokrotnie podczas zimy Biała Podlaska została zalana pierwsza niż miejscowość Porosiłki, Słowacinek i tak dalej i tamte łąki. Czyli według pana wystarczy jazd w Czosnówce, tak? I jeszcze mam tutaj takie pytanie, czy się pan orientuje, czy kopalnie, które powstały w naszych miejscowościach, Transbetu, Głębinowa i obok, mają wpływ na stan wód gruntowych, bo w naszych miejscowościach wysychają studnie głębinowe mieszkańcom. Także w miejscowości Jaźwiny, Porosiuki mamy problem już z wybiciem studni i coraz głębiej się kopie i brakuje wody. I czy pan się orientuje, na jaką głębokość te kopalnie mogą kopać żwir? Dziękuję bardzo. Może umówmy się, że od razu jest pytanie, odpowiedź, a później Mariusz. Tak, tak.
Jedną rzecz chciałem skonsultować króciutko z panią kierownik. Będzie odpowiadała na ostatnie pytanie. Jazy na krznie. Żadnego z tych jazów ani nie wyeliminowałem, ani nie określiłem jakiegoś szczególnego znaczenia. Mamy jazy w Puchaczach, mamy jazy w Sielczyku, w Czosnówce, w Kijowcu i w Malowej Górze. Czosnówka, aczkolwiek może być piętrzona, nie piętrzyliśmy tego, nie piętrzyliśmy i na razie nie widzę potrzeby. Więc ja nie mówię o budowie, bo była sugestia, proszę pana, wcześniej do mnie docierały, właśnie docierały potrzeby budowy jazów w Porosiukach, między innymi konkretnie o Porosiuki chodziło. Więc sama chęć wyrażenia potrzeby to jest za mało. Trzeba udokumentować tą potrzebę jakimś stanem faktycznym, dla jakich celów on ma być. Czy on ma być dla celów rolniczych, czy on ma być dla celów, że tak powiem, jakichś związanych z rewitalizacją Parku Radziwiłłowskiego, czy on ma być dla celów turystycznych, bo kajakarstwo i temu podobne rzeczy. To są różne sprawy i mają różną jakby ważność. Dlatego ja pytam czysto rolniczo. Czy pana zdaniem, przepraszam, czy pana zdaniem ten jazd w Porosiukach, który był i spełniał, bo mieszkańcy mieli nawodnione łąki, których nie tylko mieszkańcy Porosiuk, bo także Styżyńca. Tak. I czy pana zdaniem, bo pan mi mówi, że Czosnówki jazd nie był spiętrzany, nie był używany, więc po co on jest w Czosnówce, a nie na terenach gospodarczych? Wie pan, bo w Czosnówce jazd zamykając, zalewamy Białą Podlaskę. A nie nawadniamy Styżyńca, ani tam łąek w Porosiukach. I uważam, że ten jazd, który był w Porosiukach i pozostawiono go samemu sobie, który już uległ zniszczeniu, spełniał tą rolę. I w tej chwili nie ma jazu, rzeka zarasta i pan mówi, że ta roślinność spełnia rolę zwalniania wody i spełnia rolę jazu. Tak zrozumiałem. Nie zastępuje roli jazu, natomiast nie można kwestionować, że ten na roślinność spowalnia odpływ wody. Bezwzględnie tak. Na pewno roli jazu nie zastąpi, bo nie podpiętrzy do poziomów, które wymagane są przy nawodnieniach, żeby tą wodę do elementów melioracji, nazwijmy to tak jak dawniej było szczegółowej, wypchnąć. Nie? No, my pisząc pismo do Wód Polskich otrzymaliśmy informację zwrotną, że jazd jest rozpatrywany na naszej wysokości i chciałbym jeszcze zapytać odnośnie pana tutaj całego referatu, czy w przeciągu 6 lat na terenie naszej gminy powstanie jakaś inwestycja przez Wody Polskie, bo rozumiem, że to, co pan mówił, zbiornik na żeliźnik i tak dalej, to jest w dalszej kolejności, bo ten plan, co pan opowiedział, to 6 lat na terenie naszej gminy Wody Polskie po prostu nie będą prowadzić żadnych inwestycji, które będą przeciwdziałać suszy, tak? Jeżeli chodzi o nowe inwestycje, nie przewiduje się, natomiast sprawy utrzymaniowe na istniejących już obiektach będą prowadzone. Modernizacje, przebudowa, takie rzeczy wchodzą w rachubę i będą wykonywane, natomiast żadne zadania inwestycyjne nie są przewidziane. Kopalnie jeszcze, pani Magdalena. Pan, to kopalnie mogą mieć wpływ na to. Na dzień dzisiejszy my nie wydawaliśmy żadnego pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie i na kopalnie. Wcześniej wydawało je starostwo. Tam jest wydawana koncesja i w koncesji jest ustalone, na jaką głębokość można kopać i czy ma wpływ na wody podziemne i wody powierzchniowe. A kto kontroluje właśnie, czy to spełniają, czy to są te warunki? I jeżeli dostaniemy jakieś uwagi i wnioski tutaj do nas do działu zgód wodnoprawnych, wtedy jest dział kontroli, przesyłamy te wszystkie dokumenty i dział kontroli może skontrolować. Tak, urzędy geologiczne też również. Dziękuję. Dziękuję, proszę jeszcze Mateusz.
Ja mam takie pytanie do pana dyrektora, bo tak wsłuchiwałem się w pana referowanie tego tematu i tak słucham ciągle o pomysłach, o projektach. Będziemy wykonywać to na tym odcinku, na tamtym odcinku. Ruchów żadnych nie widać. Susza 2018, susza 2019. I ja mam takie pytanie, czy wody polskie zdążą przed suszą 2020, bo przy takiej okrywie i przy takich opadach szykuje nam się kolejny rok suszy. Dziękuję. Niewątpliwie z sytuacji, które obserwujemy, można prognozować, że sytuacja się powtórzy. Po prostu podpiętrzenia będą inaczej w puchaczach do takich stanów, żeby nie stanowiły zagrożenia czy dla mieszkańców miast, żeby nie doprowadzić do wylewania się wody. Każdy inny jas również będzie do takiego stopnia zamknięty, żeby, biorąc pod uwagę stan szczegółówki, jaki jas jest, przynajmniej w systemie podsionkowym i w ograniczonym zakresie, bo przecież ten pociąg z rzeki Krzny nie będzie obejmował nie wiem ilu kilometrów. Natomiast w obszarze gdzieś uważam do 1000, czasami nawet i więcej metrów od koryta rzeki, to może wpływać na poziom wód gruntowych. Takie rzeczy daje się zaobserwować i na wszelkich innych, czy na Zielawie, czy na Lutni, tutaj, prawda, Czosnówka, będą próby właśnie zatrzymywania tego, czym będziemy mogli dysponować. Na pewno to będzie miało miejsce, dlatego że tak zwany zespół wsparcia technicznego, który wcześniej był jakby tylko na papierze, prawda, jednym z elementów zarządu zlewni, w tej chwili mamy już czteroosobową obsadę, jest samochód, troszeczkę sprzętu mamy, bo baza sprzętowa powiększyła się poprzez zakupy zrealizowane w roku ubiegłym. Ja nie mówię, że będzie szok, prawda, i że nie będzie uwag ze strony państwa. Na pewno będą, ale będziemy robili wszystko, co w naszych skromnych możliwościach. I żeby to się dało po prostu już zauważyć. Czyli rozumiem, że będzie lepiej niż w 2019 i 2018 roku. Powinno być lepiej. Dobrze, powinno dziękuję. Być. Przynajmniej będą podejmowane działania, bo w tej chwili nie robiliśmy tych pierwszych. No, jak słucham, że od 2012 roku, ludzie, więc prawda? Nic się nie dzieje tak. Do dzisiaj tak naprawdę. Więc. No, muszę powiedzieć, że w ostatnich latach również w zakresie gospodarowania wodą utrzymaniówka lepiej wyglądała, kuszenia, ale z nawodnieniami bywało już źle. Kiedyś było dobrze, 80., 70. lata kapitalnie, to można powiedzieć kapitalnie, ale później tak. Dziękuję panie przewodniczący, radny powiatu Arkadiusz Maksymiuk. Ja mam jedno pytanie. Dotyczy ono konkretnie, kto zajmuje się nadzorem i obsługą tych jazów, do kogo konkretnie można zgłosić taki fakt, że elementy jazu są systematycznie rozbierane i niedługo nie będzie jak spiętrzyć tej wody, bo nawet jak przyjedziecie, to nie będzie co skręcić, ani podnieść, prawda, zapór. Chciałbym się dowiedzieć konkretnie, co jaki czas jest ta przeprowadzana kontrola, czy tam obserwacja tego jazu i kto to konkretnie robi, żeby można było po prostu zgłosić, bo tak jak pan powiedział, w Czosnówce jest jazd, nowy jazd, powinien swoją rolę spełniać, a niestety susza hulała na łąkach i drugi pokos to nie był żaden drugi pokos. To tyle z mojej strony. Wszelkie sprawy związane z gospodarowaniem wodą można kierować do Sekretariatu Zarządu Zlewni, ale jednostką odpowiedzialną, gdzie w pierwszej kolejności trzeba te kroki kierować, jest nadzór wodny. Kierownikiem jest pan Bogusław Najdychor, pracownik wieloletni, tutaj wcześniej inspektorat wodny w Białej Podlaskiej.
I te kwestie znajdują się, o których pan wspomniał, dozoru decydowania, kiedy jazd jest podnoszony, opuszczany, prawda, leżą w jego właściwościach, w jego kompetencji, krótko mówiąc. Natomiast jeżeli mówi pan, że coś tam ginie, ginąć ginęło na pewno. Ja w ostatnich latach, no w ostatnich dwóch latach, bo tylko za ten czas mogę odpowiadać i udzielać informacji, jak, czy się coś zdarzyło. Nikt nie informował o czymkolwiek, że zostało ukradzione. Stan jest taki, jak zastaliśmy w 2018 roku w styczniu. I Czosnówka funkcjonuje. To jest jazd mechaniczny. Trudno go podnosić, ale funkcjonuje. Inaczej jest w Kijowcu. Też zdatny do użytku, bo i oceny oddziaływania, oceny badań technicznych, bo one podlegają tym ocenom, są ważne. Też na zasadzie działania mechanicznego można, że tak powiem, wykorzystywać. Będziemy się starali, żeby przywrócić tam jakby zasilanie, funkcjonowanie elektryczne. Wszystko do tego celu, który jest potrzebny, tam ma miejsce. Kwestia tylko badań elektrycznych, które no wcześniej nie były przeprowadzane z uwagi na to, że nie było kiedyś środków. Teraz kwestia tylko zgłoszenia do specjalisty, do elektryka, prawda, który ma uprawnienia i ten jazd będzie już no, sterowany elektrycznie. Dziękuję panu dyrektorowi za obszerne wypowiedzi. My możemy podziękować Wodom Polskim za dobrą współpracę w zakresie różnych postępowań administracyjnych, jakie Wody Polskie są stroną w postępowaniu naszym. Także myślę, że ten punkt zamknęliśmy. Dziękujemy bardzo. Przystępujemy do punktu 5. Omówienie nowych zasad odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia. Pan Krzysztof Kępka powie dwa zdania. Dzień dobry Państwu. Ja tak chciałem pokrótce omówić nowy system segregacji odpadów komunalnych, który to obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Co na to wpłynęło, że zmieniliśmy system? Po pierwsze, zmiana ustawy, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z września, która zakłada tylko i wyłącznie segregowany system gospodarowania odpadami. Po drugie, dostosowanie do rozporządzenia ministra środowiska, które zakłada czterofrakcjowy system segregacji. Po trzecie, umowa, która kończy się z zakładem komunalnym, właściwie skończyła się, trzyletnia umowa i musieliśmy zawrzeć nową umowę zgodnie już z nowymi przepisami. Dodatkowo także normy, które narzucane na nas są przez ministra środowiska w związku z dotrzymaniem poziomów recyklingu na terenie gminy. Powiem tylko, że w 2017 roku mieliśmy osiągnąć 20% recyklingu, czyli odzysku materiałów. W 2018 było to już 30%, w 2019 40%, a 2020 rok to już 50%. Także nie możemy robić tego w takim systemie, jak było do tej pory. Sucha frakcja, mokra frakcja, szkło. Tego się po prostu nie da. Musieliśmy wprowadzić ten nowy system. A nowy system to cztery frakcje podstawowe. Papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale i odpady biodegradowalne. Dodatkowo będziemy odbierać też popiół, bo jest na to zapotrzebowanie. Są głosy, że żeby tego nie robić, ale jednak jest tego dużo. Szóstą frakcją jest frakcja pozostałości po segregacji, tam gdzie Państwo już możecie wrzucać to, co się nie dało wysegregować. Pojemniki, worki kolorowe. Dużo telefonów mamy w związku z tym i pytań. Nie musicie Państwo jeszcze zmieniać tego. Mamy na to 2,5 roku do 1 lipca 2022. Także jest na to czas. Możemy oddawać teraz w pojemnikach niekolorowych, workach też zwykłych.
zwolnienia, jakie przewidzieliśmy, jakie właściwie przewidziała ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach, to za kompostowanie. Jeżeli ktoś kompostuje odpady w kompostowniku przydomowym, może liczyć na zniżkę. No jest to złotówka od osoby, ale zawsze, zawsze. To jest, tak, to jest, tak, no nie na 14, na 17 akurat. Od osoby, ale jak mamy 4 osoby, to mamy 72 zł 68. Tak, 4 zł od gospodarstwa. Dodatkowo powiem jeszcze może o wniosku, który złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest to wniosek na odbiór folii rolniczych, balotów, big bagów i worków po nawozach. Będzie to można oddać najprawdopodobniej, bo mamy już informację, że dostaniemy takie dofinansowanie, ale jeszcze będą szczegóły uzgadniane. Także jeszcze konkretów dzisiaj Państwu nie powiem. Myślę, że to w ciągu najbliższego miesiąca się stanie. No i tak pokrótce to wszystko. No chcielibyśmy tutaj też wprowadzić segregację, ale to będzie trudne na pewno. To będzie trudne, bo wiadomo, trzeba było ludzi zmobilizować, żeby segregowały te odpady. Kto będzie pilnował tego? No, kto będzie pilnował tej segregacji przy świetlicy? No kto się podejmie tego? To jest... To na pewno będzie to trudna rzecz. No. Jeszcze kierownik tutaj przy tym punkcie, kierownik gospodarstwa komunalnego, pan Janusz, dwa słowa powie. Dzień dobry Państwu. Także w sprawie tej wywozu nieczystości, tak jak powiedział Pan Krzysztof, mamy okres przejściowy na dostosowanie kolorów koszy, także i worków. Także w tej chwili odbieramy w tym, czym Państwo wystawią, aby frakcja była odpowiednia. Można to oznaczyć kosz naklejką, można przemalować kosz też, także z czasem te kolory, które Państwo macie, uważam, że nie ma co zmieniać koszy. Można to wystawiać w takiej kolejności, jak macie Państwo w harmonogramie. Czy to będzie w czarnym koszu, zielonym czy niebieskim, no dla nas to nie ma znaczenia. Aby frakcja była odpowiednia, żeby się mogli zakwalifikować to dla mieszkańców i po prostu nie nakładać kary. Co do worków. Worki zostały zamówione przez nas u producenta. W tej chwili to trochę może się przeciągnęło, ale na etapie realizacji zamówienia, wysyłania próbek, to trwało bardzo szybko. No niestety z realizacją jest troszeczkę poślizg, ale no szukamy sposobu, żeby te worki dla mieszkańców były jak najtańsze, bo nie sztuką jest kupić worek za 60 groszy czy za 70 i sprzedać za złotówkę. Bo no staramy się podchodzić w tym duchu, żeby było no taniej dla mieszkańców. Także no jeszcze chwila cierpliwości. Myślę, że te worki w końcu do nas dotrą. Tak samo jak z naklejkami na kosze. No ostatnio orientowaliśmy się na rynku tubialskim. Lokalne drukarnie oferują na przykład naklejkę na kosze w wielkości 19 na 20, 20 parę centymetrów w cenie 5 zł za sztukę. Ja w tej chwili, zorientując się na rynku, mogę zaoferować Państwu w cenie 3,50 za sztukę ze swoją marżą, tak? Także no wybieramy i staramy się wybrać. Tak samo i pojemniki. W tej chwili mamy jakiś tam wybór pojemników. Może nie jest to w kolorach takich, jak Państwo byście oczekiwali, ale pojemniki są używane. Cały czas handlujemy z tą samą firmą od kilku lat. To są sieci niemieckich, zachodnich, no i nie tylko niemieckich, bo tam holenderskie i cały Benelux sprowadzają, ale w cenach konkurencyjnych. No, ja mogę zamówić polski pojemnik i kwestia pojemnika 240 zł, 240 litrów będzie kosztowała 200 zł, gdzie u mnie używany
uważam, że lepszy jakościowo, bo ma wytrzymalszy, kosztuje 110 zł. Także no, staramy się podchodzić też, żeby mieszkańcy mieli możliwość zakupienia czegoś tańszego. No, są markety typu SAS, Brikoman czy inne, które prowadzą też sprzedaż pojemników, no ale to trzeba sobie porównać, no, za co się płaci, tak? Bo chodzi o to, że na przykład ja też mam takie sygnały, że przyjeżdża człowiek i mówi, wie pan, ja kupiłem w takim markecie pojemnik, a ostatnio jak będę pakował frakcję tworzywa i metole, to ja to proszę, żebyście wrzucili ten pojemnik do śmieciarki całkowicie. Ja mówię, naklej pan kartkę, to my wrzucimy, nie ma problemu, no bez kartki nie wrzucimy. Także jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Kolory praktycznie, na przykład przykładowo, że każdy ma zielony, tak? Czy będzie można po prostu nakleić kartkę, tak? Frakcja suchy, ten szkło, popiół i tak dalej, że kolor zostanie pojemników taki sam, a będzie po prostu bardzo widocznie opisany, że to jest, bo w tym momencie, jeżeli każdy by z nas miał wymienić po 5 pojemników, no to jest kolejny koszt. To znaczy, wiecie państwo, nie jest intencją naszą, mimo że sprzedajemy te pojemniki, żeby wymieniać te pojemniki bez, bo to jest bez sensu. Czyli będzie można opisać. Oczywiście będzie można opisać, zostać. Nakleić, a jeżeli pan będzie już chciał takie barwy, to pan przemaluje. No bo na ulotce jest bardzo ładnie napisane, że to musi być w takich kolorach. Odbieramy tak, jak jest, aby była segregacja. Mówię, dobrze. Już nie musi być worek, dobrze, taki jak, czy pojemnik. Taką informację uzyskać, bo od jakiegoś czasu znikł kosz na śmieci z przystanku autobusowego przy drodze powiatowej, przy dworku Jolanta. Ja kiedyś osobiście zezwoliłem na, użyczyłem gruntu własnego, prywatnego na to, żeby tam stanął przystanek i on ma miejsce. Był jakiś czas kosz, ale w pewnym momencie ten kosz znikł i wiecie państwo, ja systematycznie muszę zbierać za to, że użyczyłem gruntu, to ja teraz muszę systematycznie, że tak powiem, jak przejeżdżam, zbierać te śmieci. Może coś z tym róbmy, żeby tam po prostu znowu pojawił się kosz i jak jeździcie, to pewnie i tak zaglądacie do tych koszy przy przystankach. Nie wiem, jak to jest wyregulowane, ale to prośba po prostu, żeby z tym tematem coś zrobić, bo te puste butelki, papiery po prostu na ulicę się wytaczają. Dziękuję. No dobrze, no nie mamy koszy takich typowo przystankowych. Mamy kosze większe, no ale postaramy się coś z tym zrobić. I tak zabieramy z przystanków w ramach objazdów swoich, jeżeli frakcja jest odpowiednia, żeby można było to wrzucić i robimy tak no, cały czas. Także myślę, że postaramy się coś z tym zrobić. Dobra, dziękujemy za wyjaśnienie odpowiednie i teraz przystępujemy do punktu następnego. Zapoznanie z uchwałą budżetową na rok 2020. Skarbnik nam powie kilka słów. Proszę bardzo. Szanowni państwo, Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 uchwaliła budżet na rok 2020. W budżecie tym zaplanowano dochody budżetu gminy w kwocie 69 903 000, może już nie będę tych złotówek czytał, bo i tak nikt nie zapamięta, miliony. 69 903 000, przepraszam. Z tego na dochody bieżące przypadnie kwota 65 385 000 zł, a na dochody majątkowe kwota 4 518 000 zł. W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na kwotę 72 192 000 zł, z tego wydatki bieżące 63 740 000, natomiast majątkowe 8 451 000 zł. W budżecie gminy zaplanowano dotacje ogółem w kwocie 4 553 000 zł. Do najważniejszych pozycji, do największych można zaliczyć dotację na wozokilometry, czyli na autobusy, które jeżdżą po naszej gminie w kwocie 610 000 zł.
pomoc finansową w formie dotacji dla powiatu bielskiego na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Grabanów-Rokitno. To jest druga transza 576 tysięcy, pierwsza była w ubiegłym roku. Na prowadzenie gminnego ośrodka kultury zaplanowano 1 347 000, natomiast biblioteki 454 tysiące złotych. Na dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli zaplanowano kwotę 3 137 000 złotych. W budżecie ogółem wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 7 744 000 złotych. Największe pozycje to budowa dróg gminnych 1 400 000 złotych. Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska 1 900 000 złotych. To jest budowa ścieżki rowerowej kierunku Janowa Podlaskiego. Na rozbudowę szkoły podstawowej w Grabanowie zaplanowano kwotę 800 tysięcy złotych, to jest kontynuacja rozbudowy z roku poprzedniego. W budżecie też zaplanowano ponad 1 500 tysięcy na odnawialne źródła energii w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Pierwszy etap termomodernizacji pałacu w miejscowości Wilczyn 909 tysięcy złotych. Oraz wykorzystanie walorów turystycznych Doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych. To jest ścieżka rowerowa w kierunku Porosiuk 855 tysięcy złotych. W budżecie gminy znalazły się również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, które ogółem stanowią kwotę 848 tysięcy złotych. Może jeszcze kilka dość istotnych, najważniejszych, największych pozycji w zakresie dochodów. Dotacje na zadania zlecone to kwota ponad 23 milionów złotych. Subwencja oświatowa 11 milionów 161 tysięcy, natomiast subwencja wyrównawcza 10 milionów 446 tysięcy złotych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 10 milionów 253 tysiące złotych. Ogółem dochody na zadania oświatowe w 2020 roku wyniosło 12 275 tysięcy złotych. Natomiast wydatki ogółem na oświatę i prowadzenie żłobka to kwota 24 401 tysięcy złotych. I tutaj gmina ze swoich własnych środków dołoży 12 milionów złotych do realizacji tych zadań. Może jeszcze jedna pozycja, bądź dwie dość istotne. Świadczenia wychowawcze 500+ na terenie gminy zaplanowana na kwotę 17 557 tysięcy. Natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 687 tysięcy złotych. To tyle głównych pozycji. Dziękuję bardzo. Myślę, że skarbnik już wyczerpał swój czas. Przystępujemy do następnego punktu. Informacja z działalności wójta w okresie między sesjami. Proszę bardzo, panie wójcie. W końcu dorwałem się do głosu. Drogie panie, drodzy panowie, pozwólcie, że swoją informację zacznę od złożenia życzeń wszystkim babciom i wszystkim dziadkom. Babciom dlatego, że dzisiaj przypada kalendarzowy dzień babci, a babcia to jest taka instytucja, że bez niej nie ma nic. Babcia jest do wszystkiego, a dziadek do rozpieszczania. Także jesteśmy na progu nowego roku, także życzenia noworoczne, wszystkiego dobrego, dużo wytrwałości, dużo cierpliwości. I my wchodzimy ten w nowy rok z dużym optymizmem. Myślę, że te wszystkie wyzwania, jakie są przed nami, to wspólnie uda się nam
pokonać. Bo w nowym 2020 roku tych wyzwań jest ogrom. A przede wszystkim to jest czas bardzo odważnych decyzji i trudnych decyzji. Konstruując budżet na ten rok, na 2020 rok, musieliśmy się mocno nagimnastykować, żeby ten budżet wyglądał rozwojowo. I myślę, że tak będzie. A ja mam przedstawić Państwu informację z działalności od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego, czyli był to bardzo mało krótki okres. Jak już powiedziałem, weszliśmy w nowy rok na wesoło i z optymizmem. Pierwsze dni nowego roku to oczywiście były 2020 to były spotkania noworoczne. Były spotkania noworoczne i tak zaczęliśmy. Spotkań takich kolędniczych w naszej gminie, już począwszy od początku nowego roku, były spotkania kolędnicze. 5 na przykład, pamiętam, stycznia, tutaj w tej sali, o tutaj przy tych osiołkach, było spotkanie kolędnicze, cała sala ludzi, ale nie tylko w Dzidziborze, bo tych spotkań było mnóstwo w naszych miejscowości i to bardzo cieszy i bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy angażują się w tego typu przedsięwzięcia. To cieszy, naprawdę. A rozpoczęliśmy urzędowo już 7 stycznia od posiedzenia zarządu oddziału gminnego, czyli spotkanie ze wszystkimi prezesami OSP. Mamy ich 12, mamy 12 jednostek OSP. Dla Państwa sołtysów chcę poinformować, że tych 12 jednostek wszystkie są wyposażone w sposób taki zapewniający działanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy. Park maszynowy jest też już znaczący. Wszystkie jednostki mają samochody. 4 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i tutaj muszą być już szczególne warunki, żeby dostać taką koncesję, żeby do Krajowego Systemu włączyć. No i oczywiście wymagania, coraz większe wymagania w krajówce. Niedługo to będą takie wymagania, jak chyba w państwowej jednostce straży pożarnej. Ale póki co dajemy radę. Następne spotkanie u prezydenta miasta noworoczne. Oczywiście byłem też na spotkaniu u biskupa w Siedlcach. To było spotkanie noworoczne. Samorządowcy, wójtowie, samorządowcy, posłowie i przedsiębiorcy, takie spotkanie. Później uroczystość w starostwie, Dobre Bobialskie. To już kolejna edycja tego spotkania. Powiem Państwu także, że uczestniczyłem w komendzie policji na uroczystości zmiany komendanta. 17 nastąpiła zmiana komendanta policji. Dotychczasowy pan komendant przeszedł na emeryturę, a pełni obowiązki nowy z Lublina, z prewencji. Był naczelnikiem prewencji w jednostce wojewódzkiej i został pełniącym obowiązki teraz u nas w naszym garnizonie. Drodzy Państwo, oprócz tych spraw, które mówimy, o spotkaniach noworocznych, była ciężka praca w gminie poszczególnych wydziałów na rzecz naszych mieszkańców. I może zacznę od tych informacji, bo wiodącym tematem dzisiejszego spotkania była susza. To może zacznę od tej informacji właśnie o szkodach w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy w 2019 roku.
To już kolejny rok, gdzie musiała gmina się tym zajmować. Spośród 1155 sporządzonych protokołów z oszacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą przekazano do wojewody lubelskiego i 850 sztuk zbiorczych, gdzie straty wystąpiły w całej gminie. 200 protokołów, były to protokoły częściowe, w połączeniu dwóch gmin, pola w jednej gminie, w drugiej gminie. To 200 takich protokołów, 100 protokołów przyjęliśmy od innych, między innymi od miasta. Były też protokoły z przymrozkami i to było ciężkie zadanie i dla samych rolników, i dla gminy, ponieważ wnioski, które były składane na oświadczenie przez rolników, później weryfikowane były przez Agencję Modernizacji. I te wszystkie wnioski suszowe musiały grać z wnioskami złożonymi w agencji. A tego nie było. Ciągle czegoś brakowało. I był kłopot. I po 5 razy trzeba do wojewody było wozić te wnioski. Mam nadzieję, że w tym roku może inne instytucje zajmą się tymi wnioskami, bo gmina była potężnie obłożona do tego stopnia, że nam nawet kierownik rolny zezerterował. Nie wytrzymał po prostu. Susza go dopadła. Prowadziliśmy także mnóstwo spraw z wydawaniem decyzji środowiskowych na inwestycje i decyzji o warunkach zabudowy. Wiecie państwo, że u nas mamy problem z inwestycjami typu przemysłowego. Nie inwestycje zagrodowe, tylko typu przemysłowego. Chociażby te wspomniane, co państwo doskonale wiecie, fermy, duże fermy trzody chlewnej na 5 tysięcy, ponad 5, czy na, teraz nowa jest, kurniki. To jest wielki, wielki problem, bo na przykład teraz odmówiliśmy wydania decyzji na budowę 8 kurników w miejscowości Kamieniczne, gdzie miały powstać kurniki takie, 8 kurników, 150 metrów długości, każdy 60 szerokości. 8 kurników na 600 tysięcy wsadu jednorazowo. To już jest przemysłówka. W związku z tym były protesty mieszkańców, że nie takie duże, że prowadzenie produkcji w gospodarstwach zagrodowych jak najbardziej, typu przemysłowego nie. A dopóki co ustawy odorowe, jak chcieliśmy, żeby było jasno określone, takie inwestycje, w jakiej odległości od mieszkańców można budować, to zostały teraz sprowadzone do 100 metrów od gospodarstwa. Dziewięćdziesiąt cztery postępowań dotyczących podziałów działek, żeśmy prowadzili od ostatniej sesji do dzisiaj. Nadano 134 numery porządkowe nieruchomości. W tej chwili zostało złożone 9 wniosków do zaopiniowania na podział działek. To jest ważne. Starostwo prowadzi ewidencję gruntów dla gmin. I starostwo teraz ma takie duże zadanie, że chce zmodernizować ewidencję gruntów i budynków w powiecie, między innymi w naszej gminie. Tą modernizację będzie prowadziła firma Geomir,
z Węgrzyc, a to chyba się znajduje gdzieś koło Krakowa. I oni będą robić tą modernizację dla naszych mieszkańców w naszej gminie. Zaczniemy oczywiście od poinformowania wszystkich naszych mieszkańców o tym, że coś takiego będzie się działo i już jest zaplanowane dwa spotkania na 13 marca i na 16 marca u nas w gminie będziemy prowadzili konsultacje. Oczywiście każdy mieszkaniec zostanie poinformowany osobną korespondencją, czyli dostanie nową zaproszenie na takie spotkanie. No i tam oczywiście oprócz tej ewidencji gruntów będą prowadzone też czynności związane z pomiarem budynków. I podejrzewam, że tu będzie największy problem, bo wiadomo, do tej pory wymiary budynków były podawane na oświadczenie mieszkańców, rolników. I zobaczymy, jak to będzie później z decyzjami podatkowymi. Pan przewodniczący kazał mi bardzo skrótowo mówić o tych sprawach, ale jeszcze jednym zdaniem powiem, że w międzyczasie w Wydziale Inwestycji prowadziliśmy szereg różnych tych przetargów. Mamy też rozpisany przetarg na remont dróg kruszywym po spółką. Zrobiliśmy też na remonty cząstkowe przetargi, czyli te pospolite łatanie dziur. Możemy się pochwalić, że wykonano wymianę pokrycia dachowego wiat przystankowych dużych 5 w Sitniku, Łukowcach i Terebeli. To możemy. I nakładka asfaltową w holi 67 metrów. To gdzieś tam jakieś. A jeżeli mówimy o inwestycjach, to na uwagę zasługuje, na podkreślenie zasługuje droga Grabanów-Rokitno, droga za 16,5 miliona złotych. Zaczyna się kładką na Klukówce i kończy rondem w Rokitnie. Oczywiście wjazdy utwardzone, zatoczki autobusowe. 16,5 miliona to wszystko kosztowało przy udziale gminy, tak jak powiedział tutaj skarbnik, 1,6 miliona, tak? 1,6 miliona. A przez naszą gminę ta droga to 9 kilometrów z chodnikami po jednej stronie. I żeby nie było tak, złożyliśmy także wnioski do pana premiera 4,6 miliona na budowę dróg. Między innymi patrzę tu na panią radną ze Styżyńca, bo, ale na dwie muszę popatrzeć, na Styżyńca, na trzech właściwie. Styżyńca, Porosiuk i Sławacinka. 4,6 miliona. Zaopiniowane ładnie w Urzędzie Wojewódzkim przez pana wojewodę. Leżą teraz u pana premiera, czekając na decyzję. Mamy zamiar... Jesteśmy pełni optymizmu, że otrzymamy tym razem już dotację na budowę tej bardzo potrzebnej drogi ze Słowacinka do Styżyńca jako obwodnicę naturalną, jako drogę, która będzie stanowiła taką obwodnicę krajówki. Bo jak coś się dzieje na krajówce, to tamtędy jeżdżą i rozjeżdżają nam drogi. I jeszcze inne drogi też zostały zgłoszone, włożone do budowy, między innymi... Gdzie jest Krzysio z Jaźwin? Krzysiu, u ciebie też będzie budowany ten ostatni odcinek. A wiecie, dlaczego tak zaczepiam Krzysia Sołtysa? Bo Krzysio jest, jak został sołtysem w Jaźwinach, to był najmłodszym sołtysem.
i zawsze mu dokoczaliśmy: Krzysiu, kiedyś będziesz to... Kiedy wesele? A on mówi: jak będzie droga do Jaźwin zrobiona asfaltowa. I już ostatni odcinek będzie tej drogi. Także... Tak, myślę, że tej informacji, ja to mówię po to, bo nasi radni szczegółowo wiedzą, co się dzieje w gminie. Ja mówię bardziej do panów sołtysów, pań i panów sołtysów, chociażby, no skąd mogło się dowiedzieć, że także złożyliśmy wniosek do marszałka województwa o dofinansowanie na wymianę oświetlenia ulicznego w technologii LED-ów już, to nowe to oświetlenie, z uwzględnieniem budowy oświetlenia nowego już w Styżyńcu za 1 000 000 zł, na Michałówce. No i na tych istniejących, wymiana tych lamp istniejących, co jest na LED-y. Że złożyliśmy także wnioski do województwa, do marszałka, na modernizację naszych świetlic wiejskich. Właściwie wszystkie, większość, nie wszystkie, większość świetlic już jest zmodernizowanych i cieszą, natomiast jeszcze kilka straszy. I modernizacji, złożyliśmy wnioski na remont świetlic w Cełujkach, w Ciciborze Małym, w Dokudowie Drugim, Krzymowskie, Porosiuki, Styżyniec, Sycyna. Chcemy to już tym razem dokończyć. Nie wiem, jak nam się uda, to będzie dobrze. Właściwie dużo nie chcemy, 600 tysięcy. Aktywnie bardzo działa u nas KGW w naszej gminie. Powstało mnóstwo kół KGW. Nasze aktywne panie także nie śpią, także uczestniczą w różnych konkursach. Ostatnio chyba na fali jest Terebela, Porosiuki i Sycyna, z tego co wiem chyba, tak? Dobrze chyba. Są zaangażowane w promocję życia na wsi i zrównoważonego rozwoju. Także zdobyliśmy kilka tematów dla szkół, aktywna tablica, narodowe czytanie, program narodowego czytania, czytelnictwo, osy tak zwane, czyli siłownie zewnętrzne. No i co? I trzeba poinformować państwa o tym, że podatki też nie śpią. Wszczęto postępowania podatkowe w celu wydania decyzji ustalających podatek wobec 100 podatników, 150 kar podatkowych. Wezwano 32 podatników do złożenia wyjaśnień. Wydano 65 zaświadczeń z ewidencji podatkowej KRUS. Oj, dużo mógłbym jeszcze tutaj czytać. Temat jest bardzo na czasie. To, co powiedział, wcześniej było powiedziane, na tą folię taką z działalności rolniczej, to był zawsze problem, zawsze była wojna z naszym GZK. Tak, ale ja chcę tylko dodać, że wniosek uzyskał ocenę pozytywną i ma być lada dzień uruchomiony. Tutaj musimy dopracować. Czy rolnicy sami będą dowozić do Czosnówki tą folię? Czy w inny sposób. Musimy to dopracować. We wniosku jest napisane, że sami rolnicy będą wozić tą folię raz na określony czas, na przykład raz na kwartał albo raz na pół roku, żeby zawieźć i oczywiście bezpłatnie. Jesteśmy tutaj w Ciciborze. Dzisiaj to jest budynek szkoły podstawowej, wcześniej było gimnazjum. Tych państwa, którzy nie byli jeszcze, mówię to do państwa, sołtysów i panów, jest możliwość zwiedzania, jest z nami pan dyrektor szkoły, Sławomir Adach, on tutaj będzie, jest gospodarzem, nie będzie, jest gospodarzem i kto będzie chciał to prowadzić, dużo halą gimnastyczną,
I oczywiście w tym roku został utworzony tutaj żłobek. Żłobek dla 19 maluchów. W tej chwili jest ile tam? 14? 18 już. Już jest 18 maluchów. Też możecie Państwo sobie zerknąć. To ten budynek od boiska z tamtej strony. Wysoki komfort w tym budynku, chciałem powiedzieć, maluchów w tym żłobku. No i oczywiście jest jeszcze o kulturze, nie powiedziałem dzisiaj żadnego słowa, ale Gminny Ośrodek Kultury jest bardzo aktywny. Ożywił się Gminny Ośrodek Kultury. Widać ich wszędzie. Także na zakończenie dzisiejszej sesji będzie występ też miejscowego zespołu. Tutaj dziewczyny przyjdą w takich strojach jak księżniczki i nam zaśpiewają. Powiedzą, pokażą to, co na co dzień ćwiczą. To chcą przed Państwem dzisiaj się pokazać, tak? Pokazać czy zaprezentować. O. Dziękuję bardzo. Te wszystkie punkty mamy załatwione. Zostały nam 4 szybkie uchwały i mamy wszystko pozamiatane na dzisiaj. Pierwsza uchwała do poprawki tam była, Krzysiek. Proszę bardzo, regulamin utrzymania czystości porządku w gminie. Powiedz, o co tam chodziło. Na sesji 22 listopada podjęli Państwo uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Jednakże nadzór wojewody zakwestionował 4 paragrafy z tej uchwały, które trzeba było poprawić teraz. Pierwsza poprawka w regulaminie w paragrafie 5 ustęp 2 przyjęto, że pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez przeprowadzanie dezynfekcji i dezynsekcji. Zakwestionowano słowo w szczególności. Tak, dlatego trzeba poprawiać. Także usuwamy słowo w szczególności i zostaje poprzez przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji. Następna usterka, którą zakwestionował nadzór wojewody, w regulaminie w paragrafie 5 ustęp 5 napisano: właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych. W ocenie organu nadzoru powyższa regulacja nie stanowi materii regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dotyczy bowiem kwestii uregulowanej w ustawie. Także jest to zapis ustawowy. Dziękuję panie Stefanie, ale już dam radę. Także jest to zapis ustawowy, tego nie powinno być w regulaminie, także no, też wykreślamy. W paragrafie 6 ustęp 1 regulaminu zapisano, że odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych określony zostanie w harmonogramie opracowanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu gminy, uzgodnionym z referatem rolnym Urzędu Gminy. Też nie jest to zapis ustawowy, nie powinno tego być. Zakwestionował to wojewoda, więc też to wykreślamy. Drobnostki, zostanie na pewno. Także paragraf 8, ustęp 5, punkt 2 i 3 zapisano: zabronione jest wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci oraz wyprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali. Też wojewoda to zakwestionował. Nie jest to zapis ustawowy, więc tego nie powinno być, więc też wykreślamy. Wszystko w związku z powyższym. Jeszcze chwileczkę, jeszcze można? Proszę. Jeszcze dodajemy taki zapis, bo wojewoda stwierdził, że nie ma zapisu dotyczącego utrzymania miejsca na pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym. To też uregulujemy to i chcielibyśmy zaproponować, aby można było to dopisać. Zapisane to zostało w paragrafie 5 ustęp 3. No i ostatnia kwestia, jeszcze chciałbym poprosić o drobną autopoprawkę. Już w samej uchwale
Paragraf czwarty, no, sprecyzowanie zapisu i określonego w ten sposób. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020. Tak uzgodniliśmy tutaj z mecenasem i taki by zapis był prawidłowy. No dobrze, i to, ja wszystko. Poproszę, żebyś odczytał całą uchwałę i przegłosujemy. Mhm. Uchwala się... Początek, bo tam końcówka, ta cały regulamin, to nie będziemy tego czytali. Dobrze. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, traci moc uchwała nr 11/80/2019 Rady Gminy Biała Podlaska z 22 listopada w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biała Podlaska. No i paragraf czwarty, który przeczytałem. Także w tej zmienionej formie proszę o zatwierdzenie. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy jednogłośnie. Przystępujemy do drugiej uchwały. Zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Pani... Tak, to jest też uchwała, którą należy poprawić. Tą uchwałą się zajmowaliśmy 22 listopada. I tutaj Wydział Prawny LUW-u doszukał się niezgodności w dwóch paragrafach. Może ja Państwu przeczytam paragraf, który został zastrzeżony przez LUW. Paragraf 2 ustęp 1 to jest tej poprzedniej uchwały. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, noclegowniach przysługuje odpłatnie osobom bezdomnych, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego na podstawie artykułu 8 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej. Dlaczego to jest błąd? Błąd jest, ponieważ ustawa też reguluje, że ośrodkiem wsparcia jest między innymi schronisko dla osób bezdomnych bądź schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. A artykuł 97 ustęp 1a reguluje odpłatność przy nieprzekroczonym kryterium. Tam mówi się o 30% odpłatności w przypadku schronisk zwykłych, natomiast usługami opiekuńczymi 50%. I stąd też w tym paragrafie po ośrodkach wsparcia dodamy nawias i tam z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych i schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Kolejny paragraf, który nadzór nam zastrzegł, to jest paragraf 4. I tutaj my w tym paragrafie daliśmy sobie możliwość zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności. Niemniej jednak nadzór, też tutaj nie do końca to wytłumaczyć można, stwierdził, że adresat prawa miejscowego nie może być zaskakiwany treścią nieostrych i niepełnych przepisów. W ocenie organu nadzoru powyższa regulacja przekracza poza granicę upoważnienia udzielonego Radzie Gminy. W związku z tym my ten paragraf całkowicie usunęliśmy i nie będzie możliwości fakultatywnego ustosunkowania się do powyższych kwestii. I to tyle. No to nie wiem. Ze zmianami. No to zmiany uwzględnione są w paragrafie 2 ustęp 1, gdzie aktualne brzmienie przepisu jest tak. Pomoc w formie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w ośrodkach wsparcia,
w nawiasie, z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych oraz schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, mieszkania chronionych, noclegowniach przysługuje osobie odpłatnie osobom bezdomnych, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego na podstawie artykułu 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe paragrafy zostają bez zmian, prócz tego, że usunęliśmy ten paragraf, który dotyczył zwolnienia częściowego i całkowitego. To jest koleżanek i kolegów radnych ze przyjęciem uchwały 12/105 z 2020 roku. Proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do uchwały trzeciej. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP. Poproszę Czesława. Panie przewodniczący, panie wójcie, koleżanki i koledzy radni, koleżanki i koledzy sołtysi, zacni goście. Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy. Od 10 lat nie mieliśmy w tej kwestii żadnych podwyżek. A o podwyżki mi chodzi takie, że każdemu członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczy w akcji ratowniczo-gaśniczej, wypłacany jest ekwiwalent. Ekwiwalent ten od 10 lat wynosił 10 zł. Ten ekwiwalent jest z różnych względów przyznawany, chociażby dlatego, że ten mundur po akcji ratowniczo-gaśniczej należy uprać, doprowadzić do porządku i tak dalej, z tym związane sprawy. I dlatego też 16 listopada było posiedzenie zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej, na którym podniesiono temat podwyżki tego ekwiwalentu z 10 zł do 15. Następny ekwiwalent za szkolenie strażakom był wypłacany w wysokości 5 zł i ten ekwiwalent na tym poziomie został utrzymany. Również na tym posiedzeniu była mowa o zwiększeniu płatności dla kierowców. Tego sprzętu, wiadomo, z roku na rok przybywa. Mamy 12 jednostek, wszystkie są zmotoryzowane. Niektóre w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym posiadają sprzęt specjalistyczny, chociażby taki jak rozpieraki i urządzenia hydrauliczne do cięcia i rozpierania, gdzie to wszystko działa na zasadzie agregatu, gdzie to wszystko trzeba rozliczać później i paliwo i mieć umiejętności. Żeby uczestniczyć w akcji jeszcze ratowniczo-gaśniczej, taki strażak musi mieć trzy warunki spełnione. Kurs wstępny BHP, szkolenie podstawowe strażaka ratownika i badania lekarskie. Oczywiście za wszystko płaci gmina. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o zwiększenie tego ekwiwalentu za akcje ratowniczo-gaśnicze z 10 do 15 zł. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Stefan, proszę. Uważam, że trzeba dać podwyższyć strażakom, żeby nie było suszy, panowie. Żeby nie było suszy. Tym bardziej, że susza nadchodzi, no to będą mieli co robić. Dobra, czytam treść uchwały. Uchwała nr 106 przez Radę Gminy Biała Podlaska z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Biała Podlaska. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Biała Podlaska, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.
Paragraf drugi. Ekwiwalent, którym mowa w paragrafie pierwszym, jest wypłacany z budżetu gminy w wysokości. Punkt pierwszy. Za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 15 zł. Punkt drugi. Za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 5 zł. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biała Podlaska. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 35/271 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 grudnia 2009 roku. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Stefan nie śpi. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 radnych. I przystępujemy do ostatniej uchwały. Wyrażenie zgody na udzielenie niepublicznej szkole w Dokudowie i udzielenie subwencji, dotacji. Proszę bardzo, pan skarbnik. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Nasza Szkoła zwróciło się z prośbą o podwyższenie kwoty dotacji na jednego ucznia do poziomu 114% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Stowarzyszenie to prowadzi szkołę podstawową w Dokudowie. Może wyjaśnię. Zgodnie z ustawą o finansowaniu działań oświatowych dla niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny, przysługuje dotacja na jednego ucznia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Natomiast Rada Gminy, która jest organem stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały może wyrazić zgodę na podwyższenie tej kwoty dotacji. I stąd też taka propozycja uchwały. Chciałem nadmienić, że w tej sprawie obradowała również Komisja Oświatowa, która wyraziła pozytywną opinię na temat podwyższenia do kwoty 114% podstawowej kwoty dotacji. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania w tym punkcie? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 107 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznej szkole podstawowej w Dokudowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Nasza Szkoła dotacji w wyższej wysokości i ustalenia okresu udzielania tej dotacji. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na udzielenie niepublicznej szkole podstawowej w Dokudowie, w której jest realizowany obowiązek szkolny wyższej dotacji z budżetu gminy Biała Podlaska za każdego ucznia w wysokości 114% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf drugi. Ustala się okres udzielania dotacji w wyższej wysokości, której mowa w paragrafie pierwszym, od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biała Podlaska. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie, naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy program na dzisiaj. Zostaje nam jeszcze tylko jeden punkt. Zapytania, wolne wnioski, ale teraz jeszcze o głos poprosił wójt pierwszy. Proszę bardzo. To już z doświadczenia wiem, że jak pan przewodniczący powie tak, zamykam obrady, to wszyscy zaraz pomalutku będą uciekać do
do samochodów, do domu. A ja chciałbym poprosić Państwa, że jak zapowiemy występ zespołu Zorza, to żeby się Państwo nie uciekali, ponieważ po występie mamy kalendarze jako prezent noworoczny dla wszystkich. Także dzisiaj proszę wytrzymać nerwowo do końca. O, może lepiej więcej nie będę mówił, tyle wystarczy. Dobra, tam mamy jeszcze punkt zapytanie, wolne wnioski radnych. Kolega Maksymiuk, radny powiatowy, prosił o głos. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, ja chciałbym w własnym imieniu, a także społeczności Dokudowa bardzo serdecznie podziękować w imieniu tych rodziców. Myślę, że i tutaj radni sami zauważacie, że ta szkoła jest na szczególnych warunkach. Tam ludzie pracują na innych zasadach, z ogromnym poświęceniem, z ogromną determinacją. I ta współpraca z Radą pięknie się układa od wielu lat. I za to, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, za tą współpracę serdecznie dziękuję, bo ci ludzie i te dzieci naprawdę na to zasługują. Tam szkoła jest po prostu sercem tej miejscowości i chciałbym wyrazić wyrazy podziękowania komisji również, która wczoraj obradowała na ten temat w szkole. Ale też chciałbym jak gdyby przypomnieć się z dwoma kwestiami. Szanowni Państwo radni, chciałbym przypomnieć o takiej potrzebie inwestycyjnej, mianowicie ciągu rowerowo-pieszego przy drodze powiatowej w Czosnówce. Myślę, że to wcześniej czy później przy dobrej woli powiatu i dobrej woli gminy będzie miało miejsce. A tak na tą chwilę chciałbym w trybie takim, można powiedzieć, bardzo pilnym jak gdyby zaakcentować i poprosić o remont drogi, właściwie nie drogi, a ulicy Topolowej, która po pierwsze, ona nie spełnia warunków parametrów drogi. Ona jest bardzo w tej chwili rozjeżdżająca się. Jest to droga, na której komunalnik jest, Panie Wójcie. To ta nasza szos, tak? Ona jest po prostu w tej chwili obciążona tonażem, który jest zabroniony na całej długości Czosnówki, tutaj gdzie jest ten nowy dywanik. Więc ja nie neguję tego, ale zwracam się z taką prośbą, bo nie będziemy mieli niedługo po czym jeździć. Tam jeżdżą ciężarówki do zakładu tego drzewnego i bardzo dobrze, bo zakład powinien funkcjonować, powinien się rozwijać, ale żeby te ciężarówki miały po czym jeździć, na tą chwilę droga po prostu nam się w oczach rozjeżdża. Dlatego też w imieniu mieszkańców apeluję o to i dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie ktoś ma? Nie widzę. Zamykam 13. sesję Rady Gminy Biała Podlaska.